Witajcie, z tej strony Marcin. Z pierwszym odcinkiem naszej serii mieliśmy mały falstart, ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie troszkę lepszy. Postanowiłem troszkę zmienić formę i zobaczymy, jak wam się to spodoba. Stwierdziłem, że ostatnio mówiłem troszkę zbyt chaotycznie, tak więc postanowiłem to wszystko uporządkować. I w drugim odcinku dzisiejszego retro tripu przeniesiemy się do roku 2000 i nie będzie to podróż sentymentalna. A wszystko to za sprawą gry z gatunku hack and slash o tajemniczo brzmiącym tytule Nox. Ten bardzo dynamiczny RPG został stworzony przez nieistniejące już Westwood Studios. Wydany został również w Polsce, jednak nie przetłumaczono go na nasz język. W czasach swojej świetności Nox zebrał w mediach bardzo dobre noty. W grze wcielamy się w Jacka, który wszedł w posiadanie dziwnej kuli o magicznej mocy. Niestety, niczego nieświadomy bohater pewnego razu zostaje wchłonięty do magicznego portalu otwartego przez Hecuba, królową nieumarłych, i przeniesiony do innego wymiaru. Jack, przygarnięty przez sympatycznego kapitana podziemnego statku, szybko odnajduje się w nowej sytuacji i wyrusza po skradziony artefakt. Okazuje się, że jest on częścią broni o niewyobrażalnej mocy. Fabuła jest dosyć ciekawa. Rzadko zdarza się oglądać, jak współczesny człowiek zostaje wessany przez portal do innego świata. Zachęcam do zobaczenia w internecie intra z gry. What? A wizard spy? Come with us peacefully, or I'll bash you again. Gra ma dwoistą naturę. Z jednej strony pojawia się wiele komicznych sytuacji, na przykład. Przeszukując jedną z komnat w zamku, napotkamy na rozebranego jegomościa, który zaczepiony mówi nam: myślałem, że zamknąłem drzwi. Albo dochodzi do sytuacji, w której eksperymentujący czarodziej zamienia się ciałami z żabą. Z drugiej strony, jesteśmy świadkiem tragicznej napaści armii Hecuba na twierdzę rycerzy, czy też jesteśmy narażeni na nieprzyjemny klimat katakumb pełnych zombie i różnej maści kościotrup. Wspomniałem we wstępie, że Nox jest bardzo dynamiczny. Jest to zasługą nietypowego jak na taki gatunek gry sposobu sterowania oraz dużej szybkości, z jaką poruszają się napotkane istoty. Zwykle w hack and slashach wystarczy kliknąć myszką raz i postać idzie gdzie wskazaliśmy. Tutaj przycisk trzymamy i ciągle wskazujemy kursorem kierunek ruchu, do tego pomagając sobie klawiaturą, ponieważ nasza postać może skakać. Kolejnym bardzo istotnym aspektem gry jest występowanie interaktywnego ognia. Czasami napotykamy na swojej drodze pożary, które zagradzają nam przejście i musimy je ugasić, przypychając na nie beczki z wodą, czy też przeskakujemy nad potokami płynnej magmy. Sami też możemy wywoływać takie pożary za pomocą prochu, który został pozostawiony na naszej drodze. Siłą rzeczy, walka w Noxie też jest bardzo dynamiczna, a o jej wyniku bardzo często nie decydują statystyki postaci, a nasz refleks, zręczność i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji. Jack może obrać jedną z trzech ścieżek: wojownika, zdobywcy lub czarodzieja. Klasy te mają odmienny i unikalny styl gry oraz indywidualny ekwipunek, którego nie użyje pozostała profesja. Wojownik jest najszybszą postacią. Pozbawiony możliwości czarowania, wspomaga się umiejętnościami bitewnymi. Przyciąga wrogów harpunem, czy też szarżuje na nich za pomocą tarczy. Nosi ciężkie zbroje i walczy na dystans za pomocą shurikenów lub okrągłych ostrz o właściwościach bumerangu. Wojownicy pozostają w permanentnym konflikcie z czarodziejami. W ich twierdzy, Dunmir, tępi się każde oznaki czarodziejstwa. Zdobywcę kojarzyć można z postacią druida. Walczy on głównie za pomocą łuku i magii, choć jego zaklęcia nie są tak śmiercionośne jak w przypadku czarodzieja. Posiada zdolność przywoływania i panowania nad różnymi istotami. Zdobywców nie obchodzi konflikt między pozostałymi dwoma klasami. Czarodziej jest najwolniejszą z klas, ale zadaje największe obrażenie w najkrótszym czasie. W walce wspomaga się magicznymi kosturami. Ich siedziba to zamek Galava. Magia jest bardzo ważnym elementem świata Nox. Twórcy gry w innowacyjny sposób przedstawili czarowanie. Oprócz inkantacji, które przypominają sylabizowanie, bohater wykonuje gesty rękoma, a ich miniaturki wyświetlają się w kółeczkach na środku monitora. Czynności te, głównie dźwięki, nadają grze niepowtarzalnego klimatu. Poza typowymi zaklęciami ofensywnymi, gra
oferuje kilka nietypowych zaklęć. Na przykład, zamiana miejsca z wybraną istotą, odpychanie i przyciąganie przedmiotów, czego często używa się, aby dostać się do ukrytych miejsc. W zaletach, jakie dotychczas wymieniłem, wypada powiedzieć o czymś, przez co gra niewątpliwie cierpi. Mowa o niemiłosiernej liniowości i długości gry. Przy dobrym tempie można ją przejść w kilka godzin. Oprócz zadań głównych, gra oferuje zaledwie kilka zadań pobocznych. Pocieszenie stanowi fakt, że dla każdej klasy spora część plansz, po których przyjdzie nam się poruszać, jest inna, więc można przechodzić grę kilka razy, nie narzekając na monotonię. Brnąc przez fabułę gry, niemal ciągle walczymy. Chwili wytchnienia jest mało, gdyż o ile aktualnie nie wymachujemy mieczem, to w skupieniu omijamy pułapki. Przerwy służą głównie wypróżnianiu naszych sakw u sprzedawcy lub odkrywaniu ukrytych skarbów i dobytków. Napotkani przeciwnicy nie powalają oryginalnością. Przyjdzie nam walczyć na przykład z bandytami, jak już wspomniałem, z nieumarłymi, z różnej maści zwierzyną, mniejszą lub większą, demonami, ogrami, trollami, czy też fantastycznymi stworzeniami, takimi jak impy. Na dodatkową wzmiankę zasługują mimiki, które w postaci kufrów ze skarbami oczekują na ofiary. Zdradzić je może ich odgłos, czy też czerwona otoczka pojawiająca się po najechaniu na nie kursorem. Do najbardziej męczących przeciwników należą zombie. Te bestie będą wstawać po śmierci tak długo, aż nie spalimy ich zwłok. Jest to bardzo nużące, zwłaszcza dla wojownika, który może nie mieć przy sobie broni zaklętej ogniem. Sztuczna inteligencja przeciwników nie jest wyszukana, ale na potrzeby tej gry wystarczająca. Należy dodać, że większość z nich ma własną taktykę walki. Na przykład, urwisy, małe potworki, które rzucają w bohatera kamieniami, zaraz gdy się do nich zbliżymy, zaczynają uciekać. Ponadto, jeśli któryś z naszych oponentów ma tarczę, będzie jej używał, aby bronić się przed atakami na dystans. Udźwiękowienie gry jest na bardzo dobrym poziomie, chociaż w niektórych etapach muzyka ogranicza się do delikatnego tła muzycznego, które słyszane któryś raz z kolei jest nudne. Na uwagę zasługują również odgłosy, które w grze wydają z siebie w chwilach agonii ludzie. Dziwnie kojarzą się one z wymiotowaniem. Choć Nox liczy sobie 13 lat, grafika nie odstrasza. Świat przedstawiony jest w rzucie izometrycznym. Jest on raczej kolorowy i wesoły, przyjemny dla oka. Animacje ruchów postaci są bardzo dobrze oddane i płynne. Ciekawie wygląda również magma, którą spotkamy dosyć często, zwłaszcza w twierdzy wojowników. Grając po sieci w Noxa, mamy do dyspozycji takie tryby gry jak Deathmatch, Capture the Flag, Flagball, King of the Realm, Elimination, czy też zwykła kooperacja. Flagball rozgrywa się na łapach o wyglądzie boiska do piłki nożnej i polega na strzelaniu magiczną piłką w flagę przeciwnika. W trybie King of the Realm gracze walczą o koronę, którą po podniesieniu z ziemi zakłada się na głowę i wygrywa ten, kto zbierze największą ilość punktów za jej noszenie. Tryb kooperacji znacznie różni się od gry solo. Jest to bardzo wartka akcja z ogromną ilością skrytek do odkrycia. Grę zaczynamy od razu z maksymalnym poziomem postaci i zadaniem jest przejście map o coraz większym stopniu trudności, gdzie po każdej z nich mamy możliwość odwiedzenia sklepikarza. Po drodze musimy zadbać o zbieranie coraz lepszego ekwipunku, naukę czarów oraz umiejętności. Przeciwnicy, których napotkamy, są tworzeni z legowisk, które możemy im zniszczyć. Trzeba bardzo uważać na pułapki, które niestety po kilkunastu minutach gry zaczynają się powtarzać i już wiemy, jak szybko je rozbroić lub ominąć. Pomimo swoich lat, Nox jest grą, którą mogę polecić każdemu.
Najbardziej mogą się zawieść ci, którzy oczekują porządnego RPGa. Nie oszukujmy się, Nox z gatunkiem RPG ma niewiele wspólnego. Ale jestem niemal pewien, że jeżeli zdecydujecie się w niego zagrać, to po przejściu jedyne co wam zostanie, to niedosyt i pytanie, dlaczego tak krótko. Swoją drogą, zastanawialiście się może kiedyś, kto w całej historii internetu został strollowany jako pierwszy? Spójrzcie na to. Właściwie to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli spodobała ci się moja recenzja i jesteś ciekaw, co sądzę o jakiejś grze, możesz wrzucać propozycje albo na fejsie, albo na YouTubie. Ponadto proszę was, żebyście wyrażali swoje opinie o tym, co zrobiłem. No i oczywiście możecie udostępniać filmik, lajkować. No i ważne to jest dla nas też, żebyście dawali nam subskrypcję. Do usłyszenia.